Dobry wieczór, witam na pomysłowej konferencji prasowej, witam przede wszystkim trenerów, witam Państwa. Znicz, jak wiemy, pokonał w dniu dzisiejszym 1-0 od Raopole, ale więcej nie o samym spotkaniu na pewno powiedzą trenerzy. Jako pierwszego ocenę przebiegu wydarzeń na boisku, bardzo proszę trenera gości. Bardzo proszę, trenerze. Dobry wieczór. Uważam, że najważniejszym momentem tego spotkania była utrata bramki przez mój zespół. W pierwszych takich chwilach tego spotkania nie byliśmy skoncentrowani. Traciliśmy bramkę, mogliśmy szybko też odpowiedzieć po Szczale i Pużyckiego i Pika, ale piłka jakoś nie wpadła do bramki. Druga połowa, skomasowana obrona przeciwnika, mądrze trzeba przyznać, też przeciwnik się bronił, groźnie kontrując. Mieliśmy może sytuację po stałych fragmentach gry, po jakimś zamieszaniu w polu karnym, ale do takiej klarownej sytuacji jakoś nie doprowadził mój zespół. Zmiany też nic jakoś nie wpłynęły na obraz tego spotkania. No i niestety kończymy mecz porażką, pomimo tego, że mam takie jakieś uczucie, że mogliśmy się pokusić dzisiaj na pewno o lepszy wynik. Kończymy tą rundę na pewno z dobrym dorobkiem punktowym na dobrym miejscu. Rok temu zespół był w strefie spadkowej, tak więc progres na pewno jest. I tutaj można być z tego zadowolonym, na pewno nie z tego meczu. No i co, koniec rundy, ale musimy też pamiętać, że jeszcze są dwa mecze rundy wiosennej. Musimy się dobrze przygotować, przeanalizować i walczyć dalej o jak największą liczbę punktów w tych spotkaniach. Dziękuję. Dziękuję. Prosiłbym o ocenę przebiegu wydarzeń na boisku trenera gospodarz. Dobry wieczór. Rozpocznę najpierw od przeprosin dla pana Artura Świercza, bo w tamtym tygodniu na konferencji prasowej źle wypowiedziałem jego nazwisko, dlatego panie Arturze przepraszam i jakby wiem, że ma pan urodziny, więc jakby do jeszcze w ramach przeprosin urodzinowo dorzucamy 3 punkty za drugą pole, więc mam nadzieję, że z góry będzie wybaczone. Bardzo dziękuję Centrum Kultury i Sportu, a tutaj głównie pani prezes, panu dyrektorowi, panu kierownikowi i Markowi za to, jak byli zdeterminowani, żeby przygotować nasze boisko do takiego stanu jak dzisiaj, bo uważam, że dzisiaj chyba w całej Polsce nam zazdroszczą, że mogliśmy w takich warunkach rozegrać spotkanie, więc bardzo im za to dziękuję, za tą determinację. Dzisiaj nawet na odprawie powiedziałem, że tak samo jak zdeterminowani byli ci ludzie, żeby to boisko wyglądało tak, jak wygląda, tak samo my dzisiaj uważam, że nie możemy na boisku poziomem determinacji odbiegać. Więc jeszcze raz dziękuję Centrum Kultury i Sportu za to, że w takich warunkach mogliśmy ten mecz rozegrać. Kończymy rundę z dorobkiem 20 punktów. Ja w jakiś sposób nie wiem, czy to jest dużo, czy dobrze, czy mało, bo jakby nigdy gdzieś tam przez pryzmat całego sezonu nie zakładam, ile ktoś powinien zdobyć punktów, tylko uważam, że fajnie ostatnio powiedział nasz młodzieżowiec Marcel Krajewski, że do każdego meczu podchodzimy, żeby wygrać go, żeby w jakiś sposób z całym szacunkiem do przeciwnika, żeby wypuklić może jakieś tego najlepsze strony i przygotować się na nie, ale tak naprawdę teraz wierzymy w swój rozwój, w to, żebyśmy grali jak najlepiej, patrząc, że w tamtym roku byliśmy w drugiej lidze i na koniec roku po 17 chyba spotkaniach mieliśmy 26 punktów, a dzisiaj jesteśmy w pierwszej lidze, mamy 20, to chyba też robimy progres, tak mi się wydaje, chociaż nie mi to oceniać. Drużyna. Cieszmy się, panowie, że mamy drużynę. I powiem to jeszcze raz, drużynę, bo uważam, że zbudować drużynę jest czymś najtrudniejszym w sporcie. Że możemy mieć świetnych piłkarzy, możemy mieć super indywidualności, możemy wszystko dookoła mieć piękne, ale jak nie będzie, ci ludzie nie będą tworzyć drużyny, to jakby uważam, że nic z tego nie będzie. Dlatego taki mam apel do naszego tutaj całego środowiska, do wszystkich, do ludzi z zarządu, do ludzi przyjaciół z zarządu, do sztabu, do zawodników, do ludzi Centrum Kultury i Sportu, żebyśmy byli takim środowiskiem bardzo zjednoczonym. Nie tylko razem, kiedy wygrywamy 3. mecz rzędu, ale też byśmy razem, kiedy przegrywamy 4. mecz rzędu. Bo jakby dzisiaj po 3. zwycięstwie z rzędu, to słyszę nawet, że już ktoś mówi, że a, ten Szybranko, bo mu wczoraj podałem bidon. Jak przegraliśmy 4. mecz rzędu, to ja nie widziałem, żeby te same osoby się utożsamiały z nami. Więc jakby apeluję do tego środowiska, żebyśmy byli razem na dobre i na złe, a uważam, że tak dzięki temu osiągniemy dużo więcej, czy jakby wynik zadowalający. Nigdy nie wyróżniam indywidualnie zawodników, ale dzisiaj to zrobię, wyróżnię Miłosza i Piotrka.
Misztala, bo pracę, jaką oni wykonują gdzieś czasami w bardzo trudnych warunkach. Bramkarze inaczej pracują niż zawodnicy, praktycznie nie mają takiego dnia nieintensywnego, więc jakby tutaj jaki progres robi Miłosz, ile serca wkłada Piotrek, który jest tak naprawdę cały czas rezerwowym, bez takiego momentu, że mógł w tym sezonie zaistnieć czy zagrać, dlatego mam dla nich ogromny szacunek za ich pracę, jaką wykonują i za to, jak dzisiaj Miłosz broni, oczywiście nie zapominając o drużynie. Przeprosiłem się w szatni panowie rezerwowych, bo zrobiłem się tylko i wyłącznie dwie zmiany. Dynamika tego meczu była tak, uważam, że specyficzna, było tak dużo stałych fragmentów gry, autów, rzutów rożnych, że bałem się, że zawodnik, który wejdzie po prostu od razu po zmianie, nie do końca będzie gotowy na takie specyficzne tempo meczu. To, co trener powiedział, że my w jakiś sposób zaskoczyliśmy od razu w pierwszej czy w drugiej minucie bramką, więc jakby nie chciałem, żeby zawodnik te pierwsze 2-3 minuty w czasie meczu miał takie trudne, dlatego przeprosiłem zawodników, że nie wykorzystałem wszystkich zmian, ale jakby dzisiaj zaufaliśmy tym zawodnikom, którzy wyszli od początku. Co do samego meczu i stylu, to dzisiaj miałem rozmowę z panem Karolem przed meczem odnośnie naszego sposobu gry, że jakby odbiór nas jest taki, że my zmieniliśmy sposób naszej gry na bardziej defensywny w ostatnich meczach, z czym ja do końca się nie zgadzam, bo powiem, z czego to wynika. Przez boisko 3 ostatnie mecze zaczęliśmy grać bardziej bezpośrednio. Jeżeli grasz krótkimi podaniami 5-6-metrowymi, to uważam, że masz większą kontrolę nad piłką i tych piłek nie tracisz. Jeżeli decydujesz się na grę bardziej bezpośrednio, na 20-metrowe podania, to jeżeli tej piłki w górze nie wygrasz, jeżeli nie zbierzesz drugiej piłki, to automatycznie musisz przejść z fazy przejściowej z ataku do obrony. Więc uważam, że na przykład dzisiaj mieliśmy bardzo duży problem utrzymania się przy piłce w ataku pozycyjnym czy po ataku bezpośrednim. I teraz nie wygrywając piłki w górze, nie zbierając drugiej, automatycznie wracasz do obrony. I jakby te ostatnie mecze uważam, kiedy graliśmy atakiem bezpośrednim, kiedy zamiast krótkich podań większość tych piłek niestety traciliśmy, no to z automatu większą ilość czasu spędzaliśmy w niskiej obronie czy w średniej obronie, w której uważam, że jesteśmy przygotowani i dobrze, bo to jest trzeci mecz na zero z tyłu, piąty mecz rzędu, gdzie tracimy bramkę tylko z tego fragmentu gry, jakby z akcji przez 5 meczów nikt nam, uważam, że tak nawet bym nie powiedział, że nie zagroził na tyle, żeby mieć 100% sytuację, więc jak wracając do tej drużyny, to mówię, cieszmy się, że mam taką drużynę, która w tylu momentach meczu gra dobrze i czasami nie patrzymy przez pryzmat wyniku, że nie wiem, czy graliśmy mecz z chrobrym głową, bo w 83 minucie straciliśmy bramkę rzutu różnego, a z perspektywy różnych momentów w tym meczu mieliśmy dużo pozytywnych, więc mam nadzieję, że te dwa następne mecze jeszcze poprawimy nasz dorobek punktowy, będziemy mieli w jakiś sposób tutaj dobre humory, żeby przygotować się do rundy rewanżowej, ale mówię, nie wybiegając jeszcze w przyszłość, to sam powiedziałem do zawodników, żebyśmy się dzisiaj cieszyli z tego wszystkiego, ale mamy jeszcze dwa ważne tygodnie, dwa ważne mecze i jesteśmy cały czas głodni punktów tego, żeby poprawić nasze miejsce w tabeli, bo jak powiedział dzisiaj Piotrek Misztal, to nasze miejsce w tabeli, które dzisiaj zajmujemy, to jest niewygodne i każdy z nas chce siedzieć dużo wyżej. Dziękuję. Dziękuję, że są pytania do trenerów. Nie ma, zatem gościem szybkiego.